Funkcjonariuszki, funkcjonariusze i pracownicy służb. Kiedy w zeszłym roku mówiłem o programie modernizacji służb mundurowych, podkreślałem, że wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników to jego kluczowe elementy. Zależało mi na tym, aby system wynagrodzeń w służbach był konkurencyjny, motywował do lepszej służby i pracy oraz nagradzał za osiągnięcia. Dzisiaj mogę z satysfakcją powiedzieć, że realizujemy ten plan. Właśnie podpisałem rozporządzenia, które wprowadzają pierwszą transzę podwyżek dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Wyniosą one przeciętnie ponad 250 zł na etat. 1 marca podwyżka będzie wypłacona z wyrównaniem za pierwsze dwa miesiące roku. Wynagrodzenia pracowników cywilnych również wzrosną średnio o 250 zł na stanowisko. Na koniec lutego Otrzymają Państwo wypłatę z wyrównaniem od 1 stycznia 2017 roku. Kolejne podwyżki będą wprowadzone od 1 stycznia 2019 roku. Będzie to odpowiednio 309 zł na etat funkcjonariusza i 300 zł na etat pracownika cywilnego. Dzięki temu w 2020 roku uposażenia funkcjonariuszy łącznie z nagrodą roczną wzrosną w sumie o 609 zł, a wynagrodzenia pracowników łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym o 597 zł. Program modernizacji służb to jednak nie tylko podwyżki. To również pieniądze na nowoczesny sprzęt, na wyposażenie osobiste oraz na rozbudowę infrastruktury. Do 2020 roku na te cele trafi ponad 9 miliardów złotych. Chcę, aby służby mogły sprostać wyzwaniom i zagrożeniom, które stawia przed nimi współczesność. Chcę zapewnić Państwu dobre warunki do wypełniania zadań. Wykonujecie trudną i odpowiedzialną służbę. To od Państwa na co dzień zależy bezpieczeństwo Polaków. Chroniąc je, Nierzadko narażacie własne zdrowie, a nawet życie. Zasługujecie na to, aby za swój wysiłek otrzymywać godziwe wynagrodzenie. To, że mogę dziś przekazać Państwu tą dobrą wiadomość, sprawia mi osobistą satysfakcję. Wierzę, że dzięki wspólnym działaniom możemy sprawić, że nasi rodacy będą czuć się bezpiecznie.